Hej, dzisiaj przygotowałem filmik na temat legendarnego Pokémona w Pokémon Sun i Pokémon Moon. Nintendo nie zrywa z tradycją umieszczania ich na okładkach gier z głównej serii, zatem na froncie pudełka Pokémon Sun zobaczymy Solgaleo, zaś posiadacze Pokémon Moon będą mogli patrzeć na Lunale. Zacznę od Solgaleo, jako iż został ujawniony jako pierwszy. Pokémon ten nazywany jest wysłannikiem Słońca. Ludzie znają go jako bestię, która pożera Słońce. Dlaczego zatem Solgaleo nie ma typu ognistego, a zamiast tego słabość na ataki ogniste? Otóż jego typ stalowy zainspirowany został średniowieczną alchemią, w której zielony lew pożerający słońce był symbolem oczyszczania metali. Alchemicy od dawien dawna próbowali wytworzyć substancje, które zapewniłyby im bogactwo albo władzę. Zielony lew symbolizuje siarczan żelaza 2, zwany dawniej witriolem żelaznym. Kwas ten w czystej postaci rozpuszczał praktycznie wszystko poza złotem, które z kolei przedstawiane było na rycinach jako słońce. Zgodnie z tą metaforą, Solgaleo jest tylko sługą słońca, a nie jego uosobieniem. Stąd nie dziwi słabość na ataki ogniste. Natomiast typ psychiczny może stanowić odwołanie do nurtu alchemii symbolicznej, której głównym celem było osiągnięcie wyższego stanu ludzkiej świadomości, zdobycie wiedzy nieznanej zwykłym śmiertelnikom. Przechodząc do aspektu samej gry, Solgaleo będzie miał do dyspozycji specjalny atak zwany Sunsteel Strike. Atak ten będzie posiadał, wnioskując po nazwie, typ stalowy. Jego specjalną cechą jest zadawanie obrażeń, ignorując zdolność przeciwnika, zatem atak będzie w stanie pokonać np. Shedinja. Ruch ten może mieć bardzo dużą siłę ataku, podobnie jak sam Solgaleo. Lwa osłabiać może przeciętna prędkość, co uzasadnia także jego waga. Możliwe jednak, że będzie miał dostęp do ruchu, który zwiększa prędkość o 2 poziomy. W takim przypadku Solgaleo byłby niepokonany. Rozczarowuje jednak trochę jego zdolność, mianowicie jej nazwa, którą już gdzieś słyszałem, oraz efekt dokładnie taki sam jak zdolności Clear Body. Zdolność tą posiada także Metagross, do którego Solgaleo jest często porównywany. Z tą zdolnością, statystyki Solgaleo nie będą mogły zostać obniżone przez inne Pokémony. Tak więc Intimidate nic nie działa przeciwko tej bestii. Solgaleo nie wnosi powiewu świeżości do gry pod względem designu, może natomiast sporo namieszać w grze kompetytywnej. Zaciekawia także jego rola w fabule gry, o której jak na razie możemy tylko spekulować. Pewnie szczegóły dotyczące historii w Sun i Moon zostaną niedługo ujawnione, zatem czekam z niecierpliwością. To na razie tyle. Dajcie znać, co sądzicie o nowych legendach w Sun i Moon. Jestem naprawdę ciekaw. Pa!